Cześć, tu Ernest! Jesteśmy już po przerwie technicznej dla aktualizacji 8.20. Na komputerach ważyła ponad 1,5 GB i jest pełna zmian i nowości, których musicie wiedzieć. Tym razem zamiast od nowości zaczniemy od chyba najważniejszej zmiany w tym tygodniu. W zwykłych trybach i okresowych usunięto nagrodę za eliminację. Mam tu na myśli 50 punktów zdrowia oraz 150 matsów. Od teraz nic nie dostajemy za eliminację. Zdjęto też limit na 500 materiałów oraz zmniejszono prędkość zbierania matsów o 40%. Jest to zmiana, która wywoła chyba większy dym niż lawa w nowym trybie, ale cóż, musimy to przełknąć. Ale mam dobrą wiadomość dla graczy chętnych rankingowej rywalizacji. W nowym trybie areny, w którym zdobywa się punkty sławy oraz walczy się o jak najlepsze miejsce w ligach, dalej obowiązują zasady, które zostały usunięte ze zwykłych trybów, czyli 50 punktów zdrowia za eliminację i tak dalej. W tym trybie punkty sławy są tak jakby naszą rangą oraz czynnikiem, który odpowiada za to, kogo nam dobierze w danym meczu, a dokładnie graczy na takim samym poziomie. W temacie nowości to na pole bitwy wkroczyła nowa trująca pułapka. Można ją znaleźć w klasie zielonej i stawiać ją tak samo jak zwykłą pułapkę kulczastą. Od zwykłej pułapki jednak różni się tym, że można ją aktywować na odległość aż 3 kratek. Wtedy pułapka wyszliwuje zatrute strzałki, które jeśli trafił gracza, to przez 7 sekund będzie on skazany na w sumie 8 impulsów po 10 punktów obrażeń każdy, co daje nam w sumie 80 punktów obrażeń w ciągu 7 sekund. Potem trucizna przestaje działać. Jeśli trafią was strzałki z różnych pułapek, to one się nie sumują. Poza tym w temacie przedmiotów, to po mapie Fortnite zostało rozsianych kilka nowych jadalnych smakołyków. Na terenie tropikalnym można teraz znaleźć banany, które tak samo jak jabłka dają 5 punktów zdrowia. Uszkadzając drzewa palmowe za to, spadną kokosy, które po zjedzeniu stopniowo przywracają nam 5 punktów zdrowia lub osłon, jeśli mamy już max zdrowia. Drzewa palmowe występują także na terenie pustynnym. To nie wszystko, ponieważ na terenie pustynnym można znaleźć też papryczki, które od razu przywracają 5 punktów zdrowia oraz na 10 sekund przyspieszają nasz ruch o 20%. Inną nowością jest też tryb podłoga to lawa. Jest to zwykła rozgrywka Battle Royale, ale z gorącym dodatkiem. Lawą. Po kilku minutach meczu lawa zaczyna podnosić swój poziom ze stałą prędkością, dopóki nie zakryje całej mapy. Sama lawa działa tak samo jak ta przy wulkanie, ale można na niej budować i każdy gracz co sekundę dostaje trochę materiału, aby gra miała sens pod koniec meczu. Wracając do tematu broni i przedmiotów, to Epic dalej szlifuje karabin piechoty. Od teraz karabin piechoty strzela tak samo jak karabiny szturmowe, co oznacza, że kule natychmiastowo uderzają tam, gdzie celujemy. A nie tak jak snajperki, których kule rzeczywiście lecą. Ta broń odpowiednio do klas zielonej i niebieskiej zadaje teraz 40 lub 42 punktów obrażeń, czyli kilka punktów mniej. W trybie kreatywnym za to, teraz można stawiać spawnery po stacku za reś. Do tego w centrum można przeteleportować na zwykłą wyspę Battle Royale. Nareszcie bez żadnego kliczowania. Ale bez telefonu. Jest też parę nowych ustawień, ale co najciekawsze, zawitał do tego trybu Infinity Blade. I to w sumie tyle z tych najważniejszych zmian. Ale nie możemy też zapomnieć o nowych skinach i emotkach. Zobaczcie sami i dajcie znać o waszych ulubionych przedmiotach w komentarzach.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bo się pojawię.